Słychać mnie? Podobno tak, tam dostałem sygnał, że słychać. Kochani, serdecznie chciałem Was zaprosić do nowego kanału Muzyk w Formie. Nagraliśmy chyba z 20 takich dubli zapowiedzi, więc w ultra żołnierskim skrócie. Będzie o muzyce, będzie o sporcie, będzie o mojej pasji, jaką jest kulturystyka i fitness. Będzie również taka metamorfoza z amatora do półprofesjonalisty. Będzie dużo o przeróżnych instrumentach, na przykład ukulele basowym. Będą specjalni goście, którzy będą opowiadać o swoich pasjach, zarówno twórczych, jak i sportowych. I przede wszystkim dobra zabawa, a jeżeli gdzieś uda nam się wpleść tematy społeczne dotyczące charytatywnych różnych przedsięwzięć, na przykład kampanii społecznej uświadamiającej a propos FAS, czyli alkoholowego zespołu podowego, no tym lepiej, bo ludzie nie wiedzą nic za bardzo na ten temat. Jeżeli chodzi o instrumenty, to korzystam z różnych instrumentów podczas wywiadów. Ukulele basowe ma gumowe struny, ale również znamy banana grzechotnika na przykład. Banan grzechotnik. Nadaje się do przeróżnych. Znaczy, proponuję go nie jeść, bo jest plastikowy, ale co będę gadać? Zapraszam do historii takiej właśnie muzyk w formie. Znakomity instrument. Tutaj są struny gumowe. Pokażę tak bliżej. Gumowe struny. Bardzo fajny ubas. Zapraszam. Historia, muzyka w formie. Piękne okoliczności przyrody. Żółty pies na tylnym siedzeniu, o którym pieśń pod tytułem Weź powstała, gitara w bagażniku. 14 listopada wyruszyliśmy z Warszawy do Zabrza w celu ułożenia planu treningowego z legendą kulturystyki i fitness Jerzym Szymańskim. Prawie w każdym miejscu przy obecnej miniaturyzacji sprzętów możemy ćwiczyć na instrumencie, komponować i nagrywać dźwięk, na przykład w pokoju hotelowym. Chodzenie i schodzenie po schodach to trening cardio, który możemy wykonywać praktycznie w każdym miejscu na świecie. Po rowerze robi się, tylko zaparuje pewnie obiektyw, ale robi się kurczaczek, robi się brokuł, kasza jaglana i batat. Wieczorem lub rano warto przygotować posiłki na cały dzień. Parowar ułatwia sprawę. Wystarczy 20 minut gotowania, w tym czasie możemy zrobić trening cardio. Pożywienie rozdzielam na 3, 4 lub 5 pudełek. Oprócz tańców z brunem, znowu schody, a na śniadanie owsiaki górskie z odżywką białkową. Czy panie w hotelu wiedzą, że ty tak tutaj stosujesz to łóżko? Jak to jest? Chłopak. No właśnie. Olimp Sport Nutrition. Zapraszamy serdecznie. Jest szał, jest szczęście. Chciałbyś, nie? Nie dostaniesz. Niby schody, nie? A 20 minut robi swoje. Podkapie. Skąd ten pomysł? 3 lata temu udało mi się zrobić formę życia, zmieniając nawyki żywieniowe i regularnie ćwicząc. Niby waga aż tak nie jest ważna, tylko efekt, gdy patrzysz w lustro, jednak zejście ze 110 do 78 kilo pokazuje w liczbach skalę przemiany. Po tym magicznym czasie nastąpił okres rozluźnienia i mimo częstych treningów od 4 do 6 tygodniowo, przestałem się odżywiać regularnie i zdrowo. Pojawił się nadprogramowy tłuszcz i waga zaczęła się wahać w okolicach 85 do 90 kilo. Wniosek był jeden, coś trzeba z tym zrobić. Największym motorem do działania jest moja dziewczyna, której dedykuję ten kanał. Zależy mi też na samopoczuciu na scenie koncertowej podczas spotkań na moich warsztatach pod tytułem Uwolnij muzykę. A teraz wchodzimy na siłownię. Za chwilę przywitamy się z trenerem. Dzień dobry. Pan Jerzy Szymański. Legenda. Jak mówisz? Legenda kulturystyki. Formę robię dla siebie oraz chcę pokazać, że da się, że można być w trasie koncertowej i zadbać o siebie. A, super, old school, kurczę.
Wystarczy, żeby się chciało chcieć, jak mawia mama mojej ukochanej. Cel: zmierzyć się z zawodami sylwetkowymi. Kiedy? Luty 2017. Krótka rozgrzewka, wymachy ramion, ocena sylwetki, chociaż na razie nie ma co oceniać. Czas na trening i pędzącego psa. Trener rozpisał plan podzielony na 4 dni. W poniedziałek klasycznie, klatka i biceps. Ćwiczenie pierwsze, pompki na ketlach, nogi na podeście. 3 serie po 15 powtórzeń. Ćwiczenie drugie, wyciskanie sztangielek na ławce skośnej głową w dół, 4 serie po 10 powtórzeń, na przemian z pompkami na poręczach, może być z ciężarem, 2 serie po 10 powtórzeń. Ćwiczenie czwarte, odwrotne rozpiętki ze sztangielkami na ławce skośnej, głową do dołu, 3 serie po 10 powtórzeń. Ćwiczenie piąte, wyciskanie sztangielek na ławce skośnej głową do góry, 4 serie po 10 powtórzeń. Progres będzie na bank. Ćwiczenie szóste, przenosy sztangielką za głowę leżąc w poprzek ławki, 3 serie po 12 powtórzeń. Kolego, ja cię przypominam, ja też jestem sam czytym. Pierwsze ćwiczenie na biceps, uginanie przedramion ze sztangą prostą, 4 serie po 12 powtórzeń. Ćwiczenie drugie. Uginanie przedramion ze sztangielkami siedząc na ławce skośnej. 3 serie po 10 powtórzeń. Ćwiczenie czwarte. Uginanie przedramion ze złączonymi sztangielkami. 3 serie po 10 powtórzeń. Masakra. Już po pierwszym treningu wiem, że nie ma co tracić czasu. W pierwszej kolejności należy udać się do profesjonalisty. Tutaj wybór nieprzypadkowy. Jerzy Szymański, chodząca encyklopedia i legenda, sędzia w zawodach kulturystycznych i fitness, trener mistrzów. Jesteśmy po, w następnym odcinku drugi dzień treningowy, czyli nogi. Tymczasem kolejny przystanek, Koszalin, interdyscyplinarna wystawa Fala, na której pojawił się m.in. obraz Magdaleny Jankowskiej, wybitnej artystki młodego pokolenia. Z Madzią od początku 2015 roku publicznie działamy z malograniem. Wcześniej w zaciszu domowym malogrania trwały nawet do 8 godzin. Publiczny performance ograniczamy do max 40 minut. To wielkie wyzwanie. Na czym polega? W skrócie, Madzia maluje, a ja w tym samym czasie na żywo komponuję i wykonuję muzykę, wykorzystując wiele instrumentów. Nowo powstający obraz inspiruje mnie, a muzyka na żywo inspiruje Madzię. Lubię bardzo. Po Koszalinie powrót do Warszawy, a dokładniej do Miedzeszyna. Zaproszono mnie do jurorowania w przeglądzie ogólnopolskim Nutka Poliglotka. Pierwszego dnia konkurs, drugiego poprowadziłem warsztaty dla uczestników oraz zagrałem koncert. Kolejnym gościem specjalnym, właściwie pierwszym w tym programie, w Muzyk w Formie, będzie Jacek Jaca Grygorowicz z zespołu NA. W ciągu kilkunastu lat poznałem wielu artystów, muzyków, kompozytorów oraz zespołów. Jednym z nich jest zespół NA, z którym miałem również gościnny epizod gitarowy w programie Świat się kręci. Do udziału we wspólnym treningu i wywiadzie zaprosiłem Jacka Jacę Grygorowicza. Jak się później okaże, Jacek nie jest zielony w temacie, to twardy zawodnik. Niemniej 36 minut na nietypowych maszynach dały dwa solidne obwody, które Jaca poczuł konkretnie. Pod okiem Maćka, trenera i byłego tenisisty stołowego, zapoznaliśmy się z oryginalnym systemem. Każdy dostał kartę magnetyczną, na której zapisują się ustawienia, na przykład kąt nachylenia oparcia dostosowane do indywidualnych możliwości trenującego. Po pierwszym obwodzie mogliśmy chwilę rozmawiać, ale po drugim pojawiły się problemy ze złapaniem tchu. Muzyk w formie. Specjalnym gościem dzisiaj jest Jacek Grygorowicz z zespołu NA. Jak ci się ćwiczyło, Jacek? Fantastycznie, naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Mimo tego, że maszyny są bardzo podobne do analogowych, że tak powiem, które są w większości siłowni, tutaj jest wszystko skomputeryzowane i naprawdę to sprawia taką wielką radość, że tylko przychodzi poświęcić 36 minut w ciągu dnia, naprawdę to jest niedużo, a bardzo dużo robicie dla swojego ciała i dla samego siebie. No to dziękujemy i zapraszamy do muzykowania. Dobra.
Ostatnią inicjatywą klubu Rotary Żoliborz jest akcja przeciwko FAS. To jest akcja uświadamiająca, pokazująca, że problem dotyczy nie tylko rodzin patologicznych, ale również nieuświadomionych, zdrowych kobiet, którym lekarz mówi spokojnie, w czasie ciąży jedna lampka wina nie zaszkodzi. Gdyby moja mama piła w ciąży, nie byłbym tym, kim jestem. Muzyk w formie, muzyk w formie. Muzyk w formie, Jacek na kanale, tutaj Michał, bo mówię się drapie, hej. Muzyk w formie. To był program Muzyk w formie. Jacek Jaca Grygorowicz był naszym specjalnym gościem. Uwalniajmy muzykę, pracujmy nad formą. Pozdrawiamy.